No dobra, czas na wasze legendy. Dzień dobry. Ja nazywam się Marcin Zakrzewski, to jest kanał Legendy i Klejdy Polskie. Chciałem was powitać w 23 odcinku formatu. Strasznie szybko to mija, że 23 odcinki za nami i na końcu każdego zawsze mówię wam o tym, żebyście mi napisali, skąd jesteście, skąd chcielibyście usłyszeć jakąś historię, ja wam to nagram. Przez 23 odcinki to mówię. I w końcu jest ten czas, kiedy zaczynamy realizować to postanowienie, ponieważ przekroczyliście tutaj liczbę 1000 subskrypcji. Bardzo mi jest miło, że tyle osób się interesuje tą tematyką, że możecie słuchać mojego pieprzenia. To jest niezwykle fajne. Myślałem o tym, że zbiorę te wszystkie legendy w jeden odcinek i skomentowaliście moje rzeczy bardzo dużo razy, z czego niespełna 100 komentarzy dotyczy zapotrzebowania na legendy. Jaram się, ja się tego nie boję, możecie cały czas wpisywać. Robimy tak. Pierwszy wtorek miesiąca ja wrzucam specjalny odcinek, który poświęcam tylko i wyłącznie miejscom, które wy wskazujecie. Także jeżeli chcecie czegoś posłuchać, to w tym momencie od razu wchodźcie w komentarze, wpisujcie dosłownie każde miejsce z Polski, a ja będę przygotowywał materiał. Tu jest na tym monitorze też taka sugestia, że tak zrobić, nie uszkodzić. O, widać. Teraz widać bardzo dobrze. Tu jest też taka sugestia, że jeżeli podoba wam się to, co robię, chcielibyście tego więcej, to po prostu zostawcie suba. No dobra, legendy nam trochę stygną, nie ma na co czekać, przenosimy się do stolicy Polski, ale nie jest to ani Warszawa, ani Kraków, ani nawet Gniezno. A jedziemy do... Pewnie nie wiecie, ale Głogówek słynął kiedyś z bardzo dobrego miodu. A gościu, który robił ten miód, no generalnie bardzo mu się dobrze powodziło. Aż do momentu, kiedy ktoś nie zaczął mu tego miodu wykradać. Pewnej nocy właściciel zasadził się na złodzieja. Czekał, aż tu nagle ujrzał ogromnego niedźwiedzia, który zaczął wyciągać plastry miodu z jego pasieki. Następnego dnia o wszystkim dowiedział się pewien hrabia, który stwierdził, że trzeba go zlikwidować. No ale czekali noc całą, czekali, myślę, jakby się zapadł. Nie było go w ogóle nigdzie. Więc się bardzo zdenerwował, bo uważał, że pszczelarz go po prostu oszukał. Minął jakiś czas, aż pszczelarza obudziły jakieś dziwne ryki. Okazało się, że niedźwiadek znowu wrócił, ale tym razem z przestrogą. Co się okazało? Jak pszczelarz wyszedł, zobaczył tego misia, to w tle widać było ogromny pożar. Więc co zrobił pszczelarz? Szybko pobiegł na rynek, zaczął bić w dzwony, pobudził ludzi. Oni wszyscy obudzili się i poszli gasić ten pożar. A mężczyzna został nagrodzony przez hrabiego, który dał mu kamienicę. On kazał wyrzeźbić na tej kamienicy sylwetkę niedźwiedzia wraz z beczułką miodu i do dziś ponoć można ją tam zobaczyć. A akurat tak się zdarzyło, że ja mam kolegę w Głogówku, czy z Głogówka. Także Szymon, ja cię bardzo proszę, żebyś w komentarzu napisał, czy to jest prawda, że można to cały czas zobaczyć. Z województwa opolskiego śmigamy szybko do województwa łódzkiego, a mianowicie do Pajęczna. A tam za panowania Piastów pojawiła się kiedyś straszna bestia, a mianowicie wielki pająk. Także jeżeli ktoś ma arachnofobię, to możecie śmiało po prostu przeskipować do następnej legendy. Pająk był strasznie żarłoczny. Zjadał po prostu wszystkie zwierzęta, a w momencie, kiedy tych zwierząt zaczynało brakować, to przerzucił się na ludzi. Więc ludzie przestali pracować w polu, przez co analogicznie zaczęło brakować jedzenia. Także sytuacja zaczynała być dosyć patowa. Część ludzi zaczynała się wyprowadzać z tamtych terenów, ale pewien człowiek mu się sprzeciwił, ponieważ stwierdził, że on nie ma zamiaru zmieniać swojego miejsca zamieszkania ze względu na jakiegoś kurde pająka. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale na świecie jest 50 tysięcy zdefiniowanych rodzajów pająków. Ale wracając do tego gościa, co się zdenerwował. Poszedł tą samą drogą, co jego poprzednicy, pozbierał ten szpej porzucany, porozwalany po tych trupach i zaczął napieprzać się z tym pająkiem. Był super skillowy, więc udało mu się go pokonać. Oklepał pająka zdrowo i dzięki temu właśnie mamy taką, a nie inną nazwę miejscowości, a mianowicie Pajęczno. Też całkowicie przypadkiem mam znajomą z Pajęczna, także serdecznie pozdrawiam. Weronika, dedykuję ci tę właśnie historię. Nie wiem, czy wiecie, ale ja wiem od dzisiaj dopiero, że serek bieluch jest związany z hełmem, a z bieluchem jest związana legenda, ale nie z serkiem, tylko z tą postacią. Gdy na polskich ziemiach panował jeszcze kult pradawnych Słowian, to na Chełmskiej Górze były trzy drzewa. Trzy wielkie dęby. Góra miała zaś w sobie jaskinię kredową, w której mieszkał niedźwiedź. Pewnego razu chełmianie wybudowali tam świątynię, więc niedźwiedź niespiesznie po prostu usunął się na bok, schował się do tej jaskini i nie wychodził już zbyt często z niej. Pewnego dnia jednak świątynia została zaatakowana przez nieprzyjaciół, a niedźwiedź wyszedł i rozprawił się z nimi. I to właśnie na jego cześć
w herbie Chełma jest niedźwiedź na tle trzech drzew. Smutny był to czas, kiedy niedźwiedź w końcu odszedł, no bo był już stary, ale szybko zaraz po tym, jak zmarł, pojawił się w tej jaskini duszek, bieluch, który pomagał ludziom, był to dobry duch. Ci, którzy się w jaskini zgubili, on pomagał odnaleźć drogę, a ci, którzy szukali tam ukrytych skarbów, niestety, ale no, mieli przerąbane. Teraz mam dla was ciekawą legendę, mocno związaną z nazwą miejscowości, z której pochodzi, czyli Niemodlin. Jak sobie to rozłożymy, Niemodlin, czyli miasto, w którym się nie modli, a opowieść związana jest z mnichami. Bo kiedyś na zamku w Niemodlinie odbywał się melanż. Była impreza, było super, było świetnie, było bardzo dużo ludzi. W pewnym momencie okazało się, że chłopi, którzy tam są, mężczyźni, są potrzebni do tego, żeby pomóc w obronie terenów, ponieważ zaczął się najazd. Ci goście od razu zaczęli szykować się do wojenki, ale w międzyczasie, jak już byli w drodze na nią, okazało się, że ich pomoc nie jest już potrzebna, ponieważ udało się rozprawić z wrogiem, wrócili, a na sali okazało się, że mnichowie za bardzo chcieli się zaopiekować ich kobietami, porozbierały się chłopaki i zaczęły się tam tworzyć jakieś harce. No więc w ramach kary zrzucono ich zwierzę i żaden z nich nie przeżył. Wśród komentarzy było sporo takich typu: coś z opolskiego, coś z pomorskiego, coś z Mazur, coś z gór. Dlatego dzisiaj opowiem wam też legendę na temat Gdańska. A będzie dotyczyła ona tego, dlaczego gdańskie lwy nie patrzą w swoją stronę na siebie, tak jak to zazwyczaj bywa w herbach, tylko patrzą w jedną stronę. Był pewien mistrz Daniel. Wiem, że nie brzmi może to zbyt poważnie, ale Daniel był człowiekiem, który w rzeźbie był super najlepszy i umiłował sobie rzeźbienie po prostu lwów. Wychodziło mu to tak dobrze, że ludzie się dziwili, że te lwy praktycznie nie żyją, ani nie wydają dźwięków. Były tak super, świetnie zrobione. Miał on mniej więcej takie umiejętności jak syn koleżanki twojej starej. Czasy dla Gdańska były ciężkie. Prusacy szaleli dookoła. Było pewne, że Gdańsk w końcu stanie się celem ataku. Więc rajcowie miejscy stwierdzili, że jak przyozdobią ratusz nowym herbem z lwami, to oni na pewno obstawią zbroję i nie zaatakują. Brzmi to absurdalnie, ale tak stwierdzili i tak też zrobili. Więc poprosili Daniela, żeby ten przygotował nowy herb. No więc Daniel wziął się do roboty, zaczął nadupcać tym dłutem, nadupcał, aż przyszedł ten wspaniały dzień, kiedy zebrali się wszyscy na płycie rynku po to, żeby zobaczyć odsłonienie tej wspaniałej rzeźby. No i co się okazało, lwy zamiast patrzeć na siebie, to patrzyły w jedną stronę, co było dosyć dziwne. Ludzie na początku byli trochę w konsternacji, aż nagle w końcu ktoś odważył się, żeby powiedzieć, że to jest trochę jednak przypał. Ale co się okazało? On wcale nie był taki głupi. On sobie to wymyślił. Ponieważ te lwy spoglądały w stronę złotej i wyżynnej bramy, a mianowicie tam, gdzie zaczynała się królewska droga, czyli tam, skąd przybyli polscy władcy. Miało to przypominać ludziom, że nie na darmo król Kazimierz dał ponad herbem koronę i że Polska górą. I lwy miały wypatrywać monarchy na nowo, który by wyzwolił ten Gdańsk. A dlaczego? Bo to nic nie dało i generalnie potem przez lata Gdańsk nie był polski. Jest taka polska legenda, która jest bardzo podobna do tego mitu o koniu trojańskim. A mianowicie musimy się przenieść do Ćmielowa. A w Ćmielowie możemy zobaczyć zrujnowany kompleks zamkowy. A z nim związana jest legenda z czasów szwedzkich, kiedy to Szwedzi atakowali Polskę. Ogólnie zamek był bardzo dobrze przygotowany na taką inwazję. Było wiadomo, że w końcu to nastąpi, więc generalnie szlachta się bardzo mocno do tego przygotowała. Wydawać by się mogło, że generalnie nic ich nie złamie. Naprawdę bardzo sobie dobrze radzili. Ale panował w tym czasie w Polsce taki zwyczaj, że jeżeli gdzieś przybywa korowód, taki pochód weselny, to należy tych ludzi ugościć. Więc Szwedzi wykorzystali to i spreparowali poniekąd taki pochód weselny. Była młoda para, byli goście. Wszystko wydawało się legitne. Obrońcy zamku, kiedy zobaczyli ten korowód weselny, bardzo chętnie przyjęli tych gości, bo oczywiście odmowa była największą hańbą i plamą na honorze gościnnych Polaków, więc wpuścili ich do tego zamku, zamknęli jego bramę i właśnie w ten sposób stracili swoją posiadłość. W komentarzach pojawił się też Bolków. A z Bolkowa
chyba była już jedna legenda. Możecie sobie już ją też posłuchać i tutaj wyskoczy gdzieś adnotacja akurat, więc możecie tam wejść, ale ja opowiem za to inną legendę z tamtego miejsca. A jest to opowieść o chciwym rycerzu. A dawno temu w imieniu książąt świdnickich zamkiem w Bolkowie władał pewien rycerz, a nazywał się Radzibor. Był okropnie chciwy. Pewnego razu zaprosił bardzo bogatych ludzi do siebie do pałacu. W służbie tych kupców, którzy przyszli, podał zatrute mięso, skutkiem czego była bardzo szybka śmierć. Natomiast z tych kupców wrzucił do studni. Po pewnym czasie kazał usunąć zwłoki ze studni, ponieważ myślał, że tam oprócz trupów znajdzie też bardzo dużo złota. Ale okazało się, że absolutnie nie ma tam nic. Stwierdził, że to czarnomagia i sprowadził jednego z magów. Ten obiecał pomoc, ale w zamian weźmie 50% tego, co znajdą. Oczywiście bardzo niechętnie, ale jednak przystał na tą propozycję. Zeszli do tej studni, po wielu godzinach absolutnie nie dochodziły tam żadne głosy stamtąd, więc ludzie zaczęli się niepokoić. Służba zajrzała tam do środka. Okazało się, że Radzibor leży nieprzytomny, a o magu słuch zaginął. Wprawdzie rycerz odzyskał świadomość, ale po pewnym czasie totalnie oszalał i zmarł. Jak już jesteśmy w Bolkowie, to zostajemy w okolicach Kotliny Kłodzkiej i właśnie przenieśmy się do Kłodzka. A to właśnie tam, w 1936 roku, rozpoczęto budowę studni przy klasztornej. Legenda głosi, że budowniczym był pewien szewc. Legenda mówi o tym, że dziennie był w stanie wydobyć tyle kamienia, ile pomieścił jego szewski fartuch. Budowa więc trwała 9 lat, ale za to studnia liczy sobie aż 30 metrów w głąb i 2 metry na szerokość, także jest całkiem sporych rozmiarów. Ciekawostką związaną z tą studnią jest to, że wodę wydobywano takim urządzeniem, które nazwano Ojcze Nasz. A dlaczego? A dlatego, że po prostu długość tego wyciągania tej wody trwała tyle, co wypowiedzenie modlitwy Ojcze Nasz. Wśród komentarzy znalazły się też takie miejscowości, z których totalnie ciężko jest w ogóle cokolwiek znaleźć, ale no, starałem się i mam. A takim miejscem jest Głuszyca. A głosy mieszkańców mówią o tym, że w Głuszycy na terenie stadionu można znaleźć zakopaną armatę. Lokalni historycy zarzekają się na temat tego, że jest ta armata na pewno ukryta na terenie aktualnego stadionu sportowego. I rzeczywiście, jak zaczęli kopać, to coś tam się udawało odnaleźć. A mianowicie znaleźli jeden moździerz górski, kilka pancerfaustów, które totalnie są rozwalone, ale armaty jak nie było, tak nie ma. Niemniej, ci historycy sądzą, że cała gra warta jest świeczki i cały czas naciskają lokalne władze, żeby po raz kolejny dokonywać rozkopów. No tylko, że jest taki problem, że jak wykopią te dziury na tym stadionie, to absolutnie klub lokalny i dzieci nie będą miały gdzie grać w piłkę. Inwestycja taka jest oszacowana na około 200 tysięcy, ponieważ trzeba byłoby po prostu wyremontować na nowo całą infrastrukturę i cały ten stadion. Czy to jest warte świeczki? Nie wydaje mi się. Ale główny pan, który tam jest inicjatorem tego wszystkiego, stwierdził, że w każdej legendzie jest ziarno prawdy, więc on generalnie będzie walczył o to, żeby móc po prostu rozkopać ten teren. Pewien bogaty Żyd postanowił wydać swoją córkę i wbrew zaleceniom rabina wydać huczne wesele. Ale impreza trwała bardzo długo, bardzo mocne sceny tam były, bardzo długo to wszystko trwało, aż skończyła się dopiero w piątek wieczorem, wtedy kiedy już był szabas, więc był to czas zadumy i niekoniecznie wypadało, żeby taka impreza wtedy trwała. A zamiast skończyć tą imprezę, to weselnicy jechali tam ostro dalej i no musiała ich spotkać kara. Co się okazało? Absolutnie wszyscy goście, wszystkie osoby, które były przy tym weselu, zmarły jeszcze tego samego wieczoru. Chodzą słuchy, że do dzisiaj, przechadzając się w okolicach synagogi, słychać jęki tych ludzi. Także uważajcie, kiedy robicie wesele, bo trzeba dobrze też przemyśleć. Z dzisiejszych legend to już będzie w zasadzie wszystko. Ale pamiętajcie, że to, że zrobiłem ich teraz 10, to nie znaczy, że nie zrobię ich następnych 100, 150, 200, ile trzeba będzie. Dawajcie w komentarzach nazwę miejscowości. Robimy to, jedziemy. Zróbmy tutaj po prostu jedno wielkie legendarium. Miejsce, w którym można posłuchać polskich legend, niekoniecznie w formie super pompatycznej, bo staram się zawsze nadać im jakąś taką moją, czasem głupią formę, ale tak już jestem. No i pamiętajcie, możecie mnie słuchać tak na YouTube, na Spotify, na Apple, na Google, a od tego odcinka także na MP Go, także możliwości jest wiele, możecie na mnie patrzeć, możecie tylko mnie słuchać. Trzymajcie się zdrowo i wracajcie tutaj.